Jesteśmy na żywo. O, to dzień dobry, witamy. Mam nadzieję, że już ktoś jest, a jeszcze kogoś nie ma, to czekamy. No właśnie, poczekamy jeszcze chwilę, aż się zbierzecie. Ja pierwszy raz korzystam z tego programu, więc dajcie znać, czy nas w ogóle widać i słychać. Bo komentarze widzimy z Tomkiem. Widzisz? Cztery osoby już są z nami. Wiesz co, Jeszcze nie, nie? jestem jeszcze w A, tym a ty narzędziu, jesteś. Okej, ale ja widzę. jak ty kontrolujesz, jesteśmy. Widać nas. Barbara Maria. Dobry wieczór, Małgosia Baran. Dobry wieczór. Witamy Was wszystkich. Wspaniale. Tomek, już 32 osoby nas oglądają. O, mamy 32 osoby. Nie będziemy sami i bardzo się cieszymy, że nie będziemy sami. A chociaż. Chociaż nam publiczność nie przeszkadza w rozmowie, prawda? Dokładnie. Cieszymy się strasznie, że jesteście. Dziękujemy za okazane zaufanie, że jesteście po prostu, że poświęcacie swój czas na to, żeby posłuchać o tym, jak sobie są porozmawiamy. Wow, ile osób już z nami jest i wita się, Tomku. Poprosiłam, żebyście nam napisali, skąd nas oglądacie. To są nasi wspólni znajomi. USA. Pozdrawiam, Tomku. Pozdrawiamy. Kraków. Fantastycznie. Jej. Tak was dużo pisze, że nie nadążam czytać. Język Znam Grodzisk Grodzisk Mazowiecki. Mazowiecki, Żanetka. Cześć. Wspaniale. Witam. No dobra, słuchajcie. Ponieważ nasz gość ma bardzo dużo pięknych, dobrych rzeczy do powiedzenia dla nas, więc nie będziemy jakoś specjalnie długo się zbierać. Kto nie był na czas, ten sobie potem obejrzy. O. Dobry wieczór, Tomaszu. No, witam. Witam Cudownie, cię. cudownie. Witam cię w imieniu społeczności Przytulam. Społeczności Przytulam, przedstawiam Wam Tomasza Zielińskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry Dobry wieczór. wieczór. Kiedy szukałam w internecie wiadomości o Tobie, Tomku, to miałam problem ze znalezieniem. Tak, od kilku lat już nie mam strony, nie mam już strony od kilku lat. To, co robimy gdzieś, tak cudownie niosą ludzie, że no ciężko jest chyba trochę coś znaleźć, ale troszeczkę będziemy to zmieniali, dlatego że teraz w związku z tym Ale projektem nowym, który prowadzimy. zdanie. Teraz będzie lepiej. Ktoś się podłączył do nas. Znalazłam takie zdanie, które sam o sobie w pewnym medium społecznościowym napisałeś. Tomasz Zieliński. Pomagam dogadać się ludziom w życiu i w biznesie. Tak, To ty. dokładnie. To ja. Tomku, pierwsze pytanie. Po co nam cisza? Po co nam cisza? Tak naprawdę cisza robi całą taką najtrudniejszą robotę w rozmowie. My jej nie jesteśmy do końca nauczeni. Może ja będę mówił o sobie. Ja, tak jak rozmawialiśmy z Izą troszeczkę wcześniej przed wejściem, ja chciałbym Wam powiedzieć, że to, o czym się będę dzielił, to nie jest jakaś taka prawda objawiona, że tak trzeba, inaczej nie. Ja będę się dzielił po prostu moim doświadczeniem, które mam. Jeżeli komuś ono będzie bliskie, super, będę się bardzo cieszył i trzymam kciuki, żeby sobie je wypróbował. Jeżeli nie, to też bardzo to szanuję. I najważniejsza rzecz, że ja dzisiaj będę mówił, jeżeli poruszymy już ten główny temat, będę mówił o takich chyba trudnych rzeczach dla niektórych, dla mnie też. I jeżeli coś tutaj wyjdzie takiego, co będzie Was oskarżało, albo coś, czym dalibyście się jakimiś moimi słowami oskarżyć, nie wiem, może wkurzyć, mam nadzieję, że wkurzyć, nie? Oskarżyć to naprawdę nie taka jest intencja. Intencja jest taka, żeby złapać jakąś refleksję w stosunku do tego, co jest i zanim się pewne rzeczy, nie wiem, odrzuci albo da się mi oskarżyć, żeby po prostu sobie je zostawić. Tu, a propos wstępu. I wracając do tej ciszy, to cisza moim zdaniem jest nam niezbędna do tego, do każdej rozmowy. My niestety zasypujemy tą ciszę słowami, które wrzucamy, jak tylko ktoś kończy mówić. Nie odczekujemy tej ciszy, żeby usłyszeć coś, co nieraz jest bardzo ważne. Ja mam taką zasadę w ogóle trzech odbić serducha i jej używam. Po tym, jak ktoś skończy mówić, zachęcam do tego, żeby odczekać te trzy odbicia serca, bo w tej ciszy nieraz padają bardzo fajne słowa. Tylko ja nie mówię, wiecie, żeby wziąć stetoskop i mogę mówić.
Nie, tylko żeby to było właśnie z taką uważnością na te zdania, które padają, żebyśmy podczas nich i będąc w tej ciszy pozwolili wybrzmieć coś takiego, jeżeli potrafilibyście sobie wyobrazić, że słowa wchodzą w przestrzeń i pozwólmy wybrzmieć echu, tak? Czyli gdyby było echo, to niech to echo wybrzmi tych słów, żeby ten, który mówi, sam usłyszał to, co mówi. To jest bardzo ważne, bo on wtedy bardzo często dodaje takie piękne rzeczy, których nie doda, jeżeli ktoś tą ciszę zasypie kolejnymi słowami. I żeby ta cisza była naturalna, żeby ona nie była taka wyczekiwana, wyliczana, 3 sekundy, 5 sekund, ile ja mam czekać, po prostu, żeby to było naturalne. Ja myślę, że jak każdy z nas w tej ciszy sobie takiej doświadczy i usłyszy po raz pierwszy to, że ktoś coś dodaje, to już później niczego nie trzeba będzie więcej mówić. Ta cisza robi największą pracę tak naprawdę w rozmowach. Ona jest cudowna i wykonuje najcięższą, najbrudniejszą robotę w rozmowach, więc zachęcam do tej ciszy. Wiesz o tym, że ja odczułam, że jesteś moim nauczycielem słuchania ciszy. To bardzo Ci dziękuję, ale tak myślę, że równie wiele się od Ciebie nauczyłem, więc to tak, no to wiesz, te rozmowy, które gdzieś tam między nami były, one bardzo dużo wnoszą za każdym razem. Ja myślę, że jeżeli jest taka rozmowa, która polega na tym, że ktoś słucha i pozwala tej drugiej osobie wybrzmieć, to jedna i druga strona z drugiej bardzo z tej rozmowy czerpie, więc ja tej dzisiejszej rozmowy jestem strasznie ciekawy, czego ja się tutaj nauczę i doświadczę naprawdę tak autentycznie. To nie jest kwestia takiego przegadania, tylko autentycznej ciekawości w rozmowie. Ale dziękuję za te zdania. Ja też równie dużo się od Ciebie uczę. To nie jest kwestia wymiany uprzejmości, tylko autentycznej rzeczy. Zresztą te ostatnie nasze rozmowy to już chyba, wiesz, w pewnych momentach już naprawdę bardzo inspirujesz się bardzo, bardzo wieloma rzeczami gdzieś tam, wieloma rzeczami. Ta nasza ostatnia rozmowa, którą pamiętasz tam, naprawdę doświadczyłem kilku fajnych wniosków, więc naprawdę cieszę się, że wzięłaś tę metodę i sobie gdzieś tam inaczej to, o czym mówimy, wzięłaś i niesiesz, bo ona trafiła w naprawdę w cudowne ręce i cieszę się, że tyle owoców z tego jest. Ja czerpię. No to razem czerpiemy po prostu z siebie. I to jest synergia. Tomku, co zrobić, żeby się usłyszeć w rodzinach? Oj, no to zacznę i to będzie to, co powiem, będzie dosyć mocne może dla niektórych, ale będę mówił tak, jak jest, albo tak, jak mam doświadczenie. Pierwszą rzeczą, na którą trzeba sobie, jakby z której trzeba zrezygnować, to jest własna racja, tak? Czyli trzeba odłożyć moją rację, trzeba odłożyć moje wiem lepiej, trzeba odłożyć wszystko, czego chciałbym bronić. To jest pierwsza rzecz, która jest chyba najtrudniejsza dla nas ludzi, bo my jakby do wszystkich zdań chcemy się odnosić, do wszystkich słów, które padają, chcemy od razu je łapać i mówić to tak, to nie tak, nie dokładnie to chciałem powiedzieć, nie pozwalając temu komuś dokończyć zdania. Jeżeli sobie odkładamy tę naszą rację na bok, te nasze racje wszystkie, to co wiemy lepiej, tą naszą całą obronę, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie tego kogoś usłyszeć. Więc żeby się usłyszeć, należy zrezygnować z obrony własnej racji. Zawsze możemy wrócić do tego. Ja nie mówię, żeby zrezygnować z siebie, żeby nie mylić tego, rezygnuję z siebie, z tego, co wiem, co umiem. Nie. Na ten moment, na moment rozmowy odkładam wszystko, co wiem, czym chciałbym się bronić, albo czym chciałbym, nie wiem, na przykład oskarżać w tej rozmowie, na poczet tego, że ten ktoś będzie do mnie mówił i ważniejsze jest to, żeby jego usłyszeć, a nie żeby wyjść w tej rozmowie jako ten, który wygrał tą rozmowę, albo zwyciężył w tej rozmowie, albo był górą w tej rozmowie, albo miał rację w tej rozmowie. Mieć rację się nie opłaca w rozmowie, kiedy się kogoś słucha, dlatego że jeżeli ja zaczynam mieć rację, to za każdym razem wiem, że przestaję słyszeć. Tak? Mieć rację w rozmowie to znaczy przestać słyszeć. Pięknie. Znaczy moim zdaniem, ja wiem, że to jest może tak duże i to nie chodzi o to, żeby nie mieć racji, tylko żeby zrezygnować z obrony własnej racji, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby nie mieć racji w rozmowach, tylko żeby na tyle mocno się wsłuchać, żeby móc doświadczyć tej drugiej osoby i usłyszeć, o co tak naprawdę chodzi. Bo my bardzo często skupiamy się na słowach, które padają, a nie na tym, dlaczego one padają, tak? Czyli nie skupiamy się na tym, jaka jest intencja, czyli dlaczego ktoś takie słowa przy mnie wypowiada, tylko skupiamy się na tym, co ktoś mówi. Czyli bierzemy tą pierwszą warstwę słów, a nie jesteśmy zainteresowani tym, jaka jest intencja tego, że ktoś mówi, że ktoś krzyczy, że ktoś chwali, że ktoś
mówi nam miłe rzeczy albo niemiłe rzeczy, bo to niezależnie od tego, co mówi, żeby usłyszeć, dlaczego te słowa przy mnie padają. Nie, co on tak naprawdę mówi, się do tego odnieść, bo to nas bardzo kusi. Tak? Tylko żeby wsłuchać się w to, jaka jest intencja, czyli dlaczego ten ktoś przy mnie powiedział właśnie takie słowa, żeby się zatrzymać i wtedy pozwolić temu wybrzmieć. Wtedy wydaje mi się, że znaczy to jest dosyć trudne na początku, ale już samo przyłapywanie się na tym, że ja pozwalam komuś dokończyć zdanie, dokończyć zdanie, bo to jest jakby najważniejsza rzecz, pozwolić komuś dokończyć zdanie i nie myśleć w połowie, że już się wie, o czym mówimy, tylko żeby, nie wiem, być takim niecierpliwym na to, jakie padną ostatnie słowa w tym zdaniu, żeby w tym zdaniu wytrwać do końca, być ciekawym do ostatniego słowa, które pada w tym zdaniu, a nie żeby z dwóch, trzech słów, które padają, żeby się do nich odnosić, bo wtedy bardzo często popełniamy tak zwany błąd atrybucji, że my nam się wydaje, że już wiemy, o co chodzi, się do tego odnosimy, a tam jeszcze dużo słów pada na ziemię, które bardzo często są ważne. No i później ta cisza, o której już mówiliśmy, to są takie rzeczy, czyli zrezygnować z własnej racji, z własnej powiem lepiej, z własnej takiej obrony na rzecz tego, żeby usłyszeć. To mi się wydaje, że jeżeli to ktoś by wziął tylko to, to jest w stanie zrobić bardzo wiele w takich rozmowach ze swoimi bliskimi. To jest bardzo, bardzo ważne. Najważniejsze chyba, moim zdaniem. Lidia napisała, jak trudno schować tę rację. Tak, oj tak, tak i to nie jest nic złego, bardzo ciężko nam odłożyć naszą rację, bo my na własnej racji jakby budujemy tożsamość, niektórzy, znaczy ja będę mówił tak o sobie, ja budowałem bardzo często tożsamość na własnej racji, czyli ja bym się chciał do czegoś odnieść, ja bym chciał ci coś poradzić, ja bym chciał się do tego odnieść z dobrego serca, tak, bo to jest na przykład, jak ja mówię do mojej córeczki Ani, tak, czy ja mówię z dobrego serducha, ja bym chciał jej doradzić, poradzić, powiedzieć, że coś jest nie tak albo coś jest tak, a w międzyczasie, czyli odnieść się do słów, które ona do mnie mówi, a tutaj chodzi o to, żeby zatrzymać się, spojrzeć na mojego dzieciaka i pomyśleć, dobra, ona, co ona tymi słowami tak naprawdę do mnie mówi? Dlaczego takie słowa przy mnie padają? Czy ona sprawdza, jaki jest klimat do rozmowy? Czy ona mówi mi, woła o coś ważnego? Czy ona może, nie wiem, czegoś potrzebuje? A ja odnosząc się do słów, które od niej słyszę, czyli na przykład, tata, długo ci będziesz w pracy, i wiesz, i my chcemy od razu się odnieść do tych słów, tak? Czyli tak, długo, a dlaczego pytasz? Wtedy już długo. Tak, i wtedy już później nie jest ważne, dlaczego pytasz, bo wtedy, a nie, nie, tylko tak, tak ten, ale zanim właśnie zdamy sobie sprawę, że wiesz, to jest takie, bardzo chętnie chcemy odpowiedzieć szybko i powinniśmy oczywiście odpowiedzieć, ale to jest pytanie, dlaczego takie pytanie pada? Czy moja córka, jaki jest tak naprawdę motyw tego, że ona o to pyta? Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie słuchać słów, tylko skupić się na tym, co jest pod spodem, a z tej racji, to prawda, jest ciężko nam zrezygnować, bo nam się wydaje, że ona nas określa i jak ją odłożymy, to coś tracimy w rozmowie, tak, że i tylko jak się zastanowimy przed kim my, ja użyję takiego tonkowego słowa, że panujemy w tej rozmowie, przed kim, przed moim dzieckiem, pokazuję swoją wyższość, przed moją kochaną Gosią, pokazuję swoją wyższość, ja bardzo kiedyś byłem takim naprawdę taboretem słuchającym, naprawdę lubiłem udowadniać swoją rację w rozmowach. Ja musiałem mieć rację, miało być po takim potomkowemu. I wiecie, wszystko było fajnie, tylko że tak naprawdę ja nie znałem ani Gosi. Był taki moment, kiedy my, wiecie, przychodziliśmy, wymienialiśmy się słowami, ale nikt o niczego nie wiedział. To znaczy moje dziewczyny wiedziały o mnie, ale ja myślałem, że ja mam rację, że wy wszyscy na wszystkim się znamy i to o to chodzi. A to naprawdę nie o to chodzi. To jest to zbudowane wszystko, co jest zbudowane na tym, co mi się wydawało. Było bardzo dalekie od tego, jakby ktoś wtedy zapytał, o czym marzy Gosia. Nie wiedziałem. Nie miałem pojęcia, jaki jest ulubiony kolor Ani. Domyślałem się, ale nie wiem, ona mi tego nie powiedziała. Ja to widziałem z obserwacji. To są takie rzeczy, gdzie mi się wydawało, że ja wszystko wiem, bo tata jest wyższy. Znaczy nam się wydaje, ja byłem dorosłym i mi się wydawało, że jak jestem dorosłym, czy jestem wyższy od mojej córeczki, bo to chyba wtedy się jest dorosłym, jak się jest wyższym. To że jak ja się odniosę z mojego doświadczenia, które jest zupełnie inne niż jej doświadczenie i tak naprawdę nie za bardzo, tylko żeby mnie ktoś dobrze zrozumiał, nie za bardzo mam prawo jej mówić o tym, jak i co, jeżeli ona nie pyta, radzić jej z serca, bo chciałbym ją chronić i tak dalej. Ja nie mówię o ustawianiu granic, bo to jest zupełnie inna rzecz, ale o takim doradzaniu z serca, które miałoby pomóc mojej córce. A jak tylko tata zaczynał radzić, to wiecie, są takie wewnętrzne zatyczki od uszu, które się zatykają i moja córka kiwa tak, tatusiu, tylko że i tak. Miała wrażenie, że nikt nie słyszy tego, o co tak naprawdę jej chodzi, że ja się odnosiłem tylko do słów. Ale trzymam kciuki, żebyście pozwolili sobie, wiecie, bo takie fajne ćwiczenie, które jest to, jeżeli na przykład wyobraźcie sobie, że wchodzicie do domu,
ktoś do Was mówi, ktoś Was wita, Wasz kochany ktoś wita, mam nadzieję, że tutaj, że dzieciaków nie ma przy tym, bo użyję takiego troszeczkę mocniejszego słowa i ktoś Was wita w progu, dlaczego do cholery tak długo byłeś w pracy, tak? I my mamy chęć się bronić przed tym, my mamy chęć powiedzieć, no kurczę, to ja jeszcze nie wszedłem do domu, a Ty już od progu do mnie w taki sposób, dlaczego? To jak słyszysz takie zdanie, to kobieta może do Ciebie mówić, na przykład do mnie może mówić, że tęskniła, że nie było mnie w domu, że dzisiaj mnie bardzo potrzebowała, albo że już po prostu nie ma sił i akurat dzisiaj coś tam pękło, a ja, wiecie, chcę się odnieść. Czyli mam tutaj listę naprawdę dobrych argumentów. Załóżmy, ratowałem staruszkę na pasach, pomagałem sobie i po drodze jeszcze zajechałem dla Ciebie po kwiaty. Tak? Czyli mam tą listę argumentów, którym gdybym jej powiedział i gdyby one były prawdą, to jej by się zrobiło nieprzyjemnie, głupio, gdyby to były nawet takie argumenty. W tym momencie ja patrzę na moją kolejną żonę i myślę sobie, dobra, ktoś, kogo kocham, mówi do mnie w taki nieprzyjemny sposób, więc coś musiałem przegapić, czegoś muszę nie widzieć, więc odłożę te moje super argumenty, ja jestem w stanie je odłożyć po to, żeby się wsłuchać, bo jeżeli jestem w stanie odłożyć, żeby się wsłuchać, to usłyszę, jeżeli będę się bronił, bo to ty mnie atakujesz, a ja tutaj, zobacz, po kwiaty do ciebie, dlatego się spóźniłem. I nawet takimi jakimiś różnymi rzeczami i staruszkę ratowałem na pasach. Ja wiem, że to jest taki błahy przykład, ale gdyby nawet to było, to ja w tym momencie odkładam te moje argumenty, tą moją listę i myślę sobie, tam jest ktoś, kogo kocham i chcę go bardzo mocno usłyszeć. I to jest dla mnie teraz najważniejsze, więc odkładam te argumenty, mimo tego, że tak mnie kusi, żeby ich użyć, chociaż żeby wiedziała, że ja ratowałem, że to nie odkładam i mówię, wiesz co, chyba coś przegapiłem, chodź, idę na marynarkę, usiądę. I pogadamy, powiesz mi, co się stało. I powiem Wam, że wtedy znowu usłyszysz, wiesz, to się uleje, ale usłyszysz to na końcu i bardzo Cię dziś potrzebam, albo za długo siedzisz w pracy, albo brakuje mi rozmów z Tobą, albo wieczorów z Tobą, albo już nie daję rady i potrzebuję bardzo Twojej pomocy. Wtedy usłyszysz, a tak? Ja bym się odniósł do słów, sobie żarty robisz, to ja dla nas pracuję, tego nie widzisz, to jest takie ważne, że my pracujemy dla siebie, ja pracuję dla nas, wypruwam sobie flaki. Wiecie, ona chciała powiedzieć, że tęskni. Ja się odnoszę do słów, którymi chciała sprawdzić, albo nie wiem, w jaki sposób, ja mówię o takich naszych durnych strategiach komunikacji nad dorosłych, czyli ona używa tej strategii po to, żeby wreszcie o czymś pogadać, albo żeby mi to przynajmniej wykrzyczeć, bo ostatnio byłem tak głuchy, że trzeba mi to wykrzyczeć. I miała nadzieję, że może sprowokuje mnie do tego, że ja coś powiem, odniosę się do tego, a ona będzie mogła wykrzyczeć, tęskniła. Ale ja się odnoszę w bardzo taki brutalny sposób do tego, mówię, to ja sobie dla nas flaki wyprowam, a ty mnie od progu atakujesz. Ona mówi, nie, to ci chciałam baranie powiedzieć. Ja mówię, to jak nie? I wiecie, pół. Drzwi się zamykają i są ciche minuty, dni albo godziny. Nie wiem, jaką macie strategię cichości w swoich domach. Mam nadzieję, że ale jaki przelicznik, ale kurczę, nie warto, powiem wam. Warto właśnie zatrzymać się i pomyśleć sobie, mam tu argumenty, które gdybym powiedział, robiłoby się niefajnie. Ale kurczę, nie użyję ich, bo chcę wiedzieć dlaczego, żeby coś musiało się stać, coś musiałem przegapić, że ty tak do mnie mówisz, więc jestem bardziej tego ciekawy niż własnej obrony. I to jest ta racja, którą musimy odłożyć, albo chcemy odłożyć, bo jest ktoś kochany. Wiecie, gdy przestaniemy mówić o własnych racjach, ojejku, to świat się zmieni. Naprawdę, to jest, ja głęboko wierzę, że gdybyśmy tylko przestali mówić o naszych racjach, czyli o czymś, co wiemy na głos i wsłuchiwali się, dlaczego słowa padają, to dużo rzeczy mogłoby się zmienić, bardzo w to wierzę. I trzymam za to kciuki, chociaż to niełatwe. To znaczy i niełatwe, i nietrudne, w zależności od tego, jak mocno jesteśmy do tego przywiązani. Ale każdy krok do odpuszczenia tej racji, oj, zrobi bardzo dużo dobrego, naprawdę. Czyli kiedy ja przestaję mówić o tym, co dla mnie ważne, ale nie rezygnując z tego, tylko w tym konkretnym dialogu. Tak, bo kocham, bo dbam, bo chcę się dowiedzieć, bo coś przegapiłem, najzwyczajniej w świecie staram się, ale coś przegapiam, skoro moja dziewczyna w ten sposób, albo moje dziecko w ten sposób do mnie mówi, tak? To tak wygląda, o, a propos racji. Kwintesencja życia, Tomasz. Oj, powiem Wam, teraz jestem taki mądry, to tak może, tak, dziękuję Ci, Kasia, za to, że tak pięknie piszesz, teraz jestem taki mądry, ale długo trwało, zanim ja do tego doszedłem, mi bardzo wiele osób tą moją racją potłukłem po głowie, więc to nie jest tak, że ja dalej się uczę wsłuchiwać ludzi, słuchać i być ciekawym tego, bo wiecie, bo to my niestety od małego nauczono mnie na przykład, ja będę mówił o sobie, ja byłem zauważany przez coś, jak coś zrobiłem, jako coś zadbałem, o grzeczne, o fajnie, ale ładny porządek Tomek masz w pokoju, ale ładnie rysujesz, ale ładnie się nauczyłeś, powiedz wierszyk przed rodziną na święta,
I powiem wam, że ja byłem zauważony w ten sposób, więc nauczyłem się, że tam jest moja wartość, tak? I tam jakby do tych rzeczy później idziemy niestety, no i wydaje nam się, że to jest nasza tożsamość, albo że to jest nasza wartość, na którą to są, tak jak brzydko powiem, okruchy zauważalności, za którymi ja biegałem. Ja będę mówił o sobie, żeby być zauważonym w dialogu albo w relacji i bardzo mocno, widzę, tak jak człowiekowi rzuca się kostkę, tak jak ktoś mi rzucił zauważenie, ja tam biegłem i byłem w stanie zrobić jeszcze więcej, żeby ktoś drugi raz zauważył i jeszcze raz zauważył. A tu chodzi o to, że tak naprawdę, wiecie, to nie był ani Tomek, ani jego wartość, to był ktoś, kto był tam zauważany. No, to tak może zostawmy, żeby nie wchodzić w ten temat, bo jest on troszeczkę z boku od tego, na czym mieliśmy się tutaj skupić, ale mówię wam, to jest cały czas proces, to jest proces, który trwa. Kasia Hejduk pyta, czy będzie można odtworzyć. Kasiu, nie wiem, bo pierwszy raz korzystam z tego narzędzia. Wiem, jak się jest normalnie, kiedy ja sama jestem w okienku, ale dzisiaj jestem z Tomkiem, więc jeżeli chcesz go komuś potem pokazać, to najprościej będzie, jak w tej chwili udostępnisz to na swoim profilu, tak żeby to było u ciebie w jakiś sposób ścieżka zapisana. I w ogóle, jeżeli to, co słyszycie od Tomka, wydaje wam się dla kogoś niezwykle potrzebne, to po prostu teraz kliknijcie udostępniam i puszczajcie to w świat, żeby jak najwięcej osób to usłyszało. Bo ani mnie, ani Tomkowi nie zależy jakoś specjalnie na popularności, prawda, Tomasz? To nie, więc naprawdę to... To nie dla nas, to dla was. Etap jest taki, ale nie, że ojejku, jesteśmy tacy, ten po prostu, jeżeli czujecie, że to jest wartość, to ponieście to, bo nieraz po prostu ludzie tego bardzo potrzebują, w tych czasach bardzo potrzebują pewnych rzeczy a propos słuchania, bo wiecie, te napięcia, które są gdzieś, wzrastają, więc jeżeli myślicie, że to mogło być dla kogoś wartość, to super, jeżeli nie, to w pełnej wolności, naprawdę. Ja w ogóle, Tomek, znalazłam cię. Czy ty mógłbyś trochę ściszyć u siebie głośnik komputera, bo mam wrażenie, że to echo jest dlatego, że ty za bardzo mnie słuchasz. Dzięki. Okay. Ja do ciebie trafiłam, Tomek, bo ktoś ciebie udostępnił. Dlatego to jest takie niezwykłe, bo często na przytulam trafiają ludzie, którzy mówią, że trafili tu przypadkiem. Nie przypadkiem, dlatego że ktoś to udostępnił dalej. Więc to udostępnianie jest sianiem. A co wzrośnie, to się okaże, nie? Tak. Chcę przejść do tego trudnego pytania, które dałam w tytule, ponieważ ono padło na jakimś live'ie u mnie od zatroskanej mamy, bo mówiliśmy na tych live'ach, jak rozmawiać z młodzieżą głównie, z nastolatkami. I jak właśnie nie mieć racji, przyjmować to sprawdzanie ze strony młodzieży, to wszystko, czego uczyłam się od ciebie i od moich dzieci w mojej rodzinie. Ale Tomku, od czego zacząć, gdy już jest przepaść? No to i tak, jeżeli już jest przepaść, czyli na przykład skończył się ten etap na przykład krzyku, który jest tak naprawdę jeszcze dobrym etapem, bo ktoś krzyczy, czyli ktoś jeszcze próbuje w jakiś sposób nam przekazać pewne rzeczy, czyli kiedy już chodzi ta obojętność, czyli ja nie chcę rozmawiać, reaguję na to w różny sposób, to pytanie, od czego zacząć, z mojej strony od tego, żeby się odsłonić totalnie, wreszcie przestać, odsłonić się totalnie. To nieraz nie jest łatwe, bo nam się wydaje, że my powinniśmy jednak jeszcze coś, czyli odsłonić się. I tu mówimy o czymś bardzo bliskim, bo na przykład o naszym dzieciaku. Czyli z mojej strony odsłonić się, to znaczy odsłonić się. Czyli powiedzieć, na przykład prosić o pomoc, bo nie wiem jak z tobą rozmawiać, bo chciałbym powiedzieć, co czuję, czyli że kocham, że brakuje mi ciebie, że się pogubiłem, że coś przegapiłem, że zawaliłem. I wtedy to pytanie, które właśnie tutaj jest, czyli zadać temu, z kim się chce porozmawiać. No, każdy z nas ma zupełnie inną ścieżkę dotarcia do tego, w jaki sposób wrócić z takiego miejsca, czyli z miejsca, które już jest, gdzie spadł i nie chce nikt z nami rozmawiać. Czyli gdyby dzisiaj coś takiego się działo, to ja muszę być gotowy na to, żeby po pierwsze się odsłonić, po drugie wytrzymać, sprawdzam, bo sprawdzam może boleć. Tak, to może być bardzo dobitne, bo ten nasz dzieciak, jak my przyjdziemy i powiemy, słuchaj,
Ostatnio nie idzie nam rozmowa, a bardzo Cię kocham. Nie wiem, jak z Tobą zacząć rozmawiać, nie mam pojęcia. Próbowałem tak i tak, ale jak próbuję, to tylko Cię to wkurza, więc prawdopodobnie robi coś źle. Chciałbym bardzo, bo po prostu jest dla mnie bardzo, bardzo ważny i bardzo Cię kocham. To ten dzieciak, zanim wpuści, z 2-3 razy sprawdzi. To sprawdzi w taki sposób, że może zaboleć, czyli powie, żart sobie robisz, znowu się czegoś naczytałaś? Sobie znowu coś tutaj ćwiczysz, albo o co ci tak naprawdę chodzi. Wiecie, to są takie, i to jest delikatne, sprawdzam, tak? Czyli to jest, ja sprawdzam, czy ty przyszłaś słuchać, czy wiedzieć lepiej. Z jaką intencją tu przyszłaś? Czy ty przyszłaś odhaczyć, że jesteś dobrym tatą, Tomek? Czy ty naprawdę chcesz mnie zrozumieć? Czy ty chcesz mieć czyste sumienie, że próbowałeś zagadywać, a ja jestem taki uparty, czy naprawdę chcesz mnie zrozumieć? Czyli czy ja przychodzę z intencją słuchania i wsłuchania się w Ciebie, czy tylko tego, żeby znowu po kilku Twoich słowach wiedzieć lepiej, odnieść się do tego, zacząć się bronić, zacząć bronić własnej racji, że to nie tak, ale Ty mnie chyba źle oceniasz, ja się starałem, nie widziałem, nie, to wszystko trzeba zostawić, a to nieraz nie jest łatwe, więc jeżeli wytrzymamy to pierwsze sprawdzam, to pojawi się drugie, mocniejsze, bo nasz dzieciak nas zna i wie, gdzie precyzyjnie uderzyć, żeby nas zabolało i nieraz mogą polecieć łzy, bo to boli, po prostu najzwyczajniej w świecie boli, bolą pewne słowa, ale jeżeli pójdziesz, otrzesz łzy, wyjdziesz i mówisz, nie, dzisiaj nie będziemy rozmawiać, to on zobaczy, kurczę, nie chciałem, on wiecie, zostaje dzieciak z tym, nie chciałem w taki sposób, może trochę przesadziłem, ale przynajmniej wiem, że znowu nie przyszła słuchać. W tej drugiej głowie jest coś takiego, tak? Czyli jeżeli ja wytrzymam, sprawdzam, nawet jak ciekną te łzy i cię boli i myślisz sobie, jak śmiesz, mały chłopaku, do mnie w taki sposób mówi, to ja cię na własnej piersi, a ty mi teraz takie rzeczy, i masz, wiesz, w środku chcesz, to pamiętaj, to wszystko na bok. Ja wiem, że to nieraz nie jest łatwe. I żeby ten dzieciak zobaczył, że ty mimo tego, że boli, że powiesz, wiesz co, to co mówisz jest naprawdę, nie jest łatwe dla mnie, ale musiałem coś naprawdę, wybaczcie słowo, spieprzyć, na pewno tak do dzieci nie mówcie, ale zepsuć albo przegapić, że tak jest naprawdę. Jedna, czy mi zależy, to wróci do tych naszych rozmów. Nie wiem jak, proszę, potrzebuję Twojej pomocy. I wtedy ten dzieciak najprawdopodobniej jeszcze 1-2 razy jeszcze mocniej huknie, ale zawsze, w zależności od tego, jak mocno zaciupkana jest ta nasza relacja, ale powiem Wam, nie znam dzieciaka, który nie wpuścił po tym, jak dorosły wystał. Ale zdaję sobie sprawę, że jestem dopiero po kilkunastu tysiącach rozmów, więc może zawsze się taki ancymonek zdarzyć nam, ale powiem Wam, większość dzieciaków naprawdę tym sprawdza, czy mama, tata, opiekun przyszedł znowu wiedzieć lepiej, przyszedł odhaczyć sobie jakąś tam swoją rzecz, bo zobaczy, czy autentycznie jest gotowy na to, żeby wsłuchać się we mnie i ma na tak dużo czasu, że gdyby do tego doszło, to usiądzie i wsłucha się i wreszcie przestanie mi doradzać, będzie siedział i będzie chciał usłyszeć, a to nie jest takie, wiecie, oczywiste, dla nas to jest oczywiste, no Tomek, idę z taką intencją, ale to dlaczego mnie obraża jeden, drugi, trzeci raz, dlaczego śmieje się ze mnie, wiecie, dzieciaki często mówią, mówi ktoś, kto to przeżył, jak Ania sprawdza tata, a ty coś sobie na mnie ćwiczysz, czy ty tak poproszę? Ja zawsze miałem coś takiego, no co ty, Ania, jestem ciekawy, ale powiem Wam, dzieciaki mają sens, wiedzą, że my sobie pewne rzeczy nie ćwiczymy, pewne. Zawsze ten trzeba powiedzieć o intencji, tak? Czyli jeżeli dziecko mówiąc coś takiego, ono bardzo sprawdza, czy ja naprawdę jestem zaciekawiony, czy ja po prostu sobie coś stosuję, albo chciałbym, nie wiem, odhaczyć tego dobrego tatę, który zagadał, jak tam córcia w szkole, wszystko dobrze, no tak nie będę pytał, bo wszyscy pytają, więc znalazłem słowo, co dzisiaj przeżyłaś i wiecie, i to dzieciaki tak samo trochę może, różne dzieciaki różnie wkurza, tak najlepiej zapytać, wiesz, jak nie wiesz, jak zagadać, to jest, nie wiedzieć jest lepiej. Tak, nie wiedzieć jest lepiej, czyli podejść, zapytać, wiesz co, tak naprawdę jestem ciekawy, jak żyjesz, co się u Ciebie dzieje, to wszystko, ale nie z takiej ciekawości, wścibskości, tylko takiego, że te rozmowy, to jak w szkole, ja zawsze mówiłem, Ania, pamiętam, że mój, jak mnie mama pytała, to zawsze mnie to wkurzało, a nie chciałbym Cię wkurzać, bo jesteś dla mnie ważna takimi rozmowami, albo nie chciałbym odhaczać takiego planu dnia, że zapytałem, powiedz, jak mam Cię pytać, żebyś mi coś więcej powiedziała, nauczysz mnie? I to było coś takiego, wiecie, ona tak na mnie spojrzała i mówi, ty naprawdę, tata, czy sobie coś znowu wymyśliłeś? I ja mówię, nie, naprawdę, jesteś dla mnie ważna, autentycznie chciałbym cię pomału poznawać. Wiecie, mamy takie za nią nasze wspólne czas wieczorami, kiedy my nazywamy to nasze rozmowy, że uczymy się siebie, tak? Czyli, że wiecie, że to jest takie, że ja zadaję, nie wiedziałam, że na przykład dziewczyny w jej wieku, 15 lat, tak często zmieniają kolory ulubione na przykład, bo mi się wydawało, że jak jest kolor, to ten kolor chociaż 2 lata ma się ulubiony, a to się tam bardzo często zmienia, więc
Mnie to fascynuje. Ja wiem, że to jest taki błahy temat, dla niej ważny, albo może ona te kolory zmienia, żeby mi coś pokazać, nie mam pojęcia, ale to jest kwestia takich rzeczy, gdzie my się pewnie rzeczy uczymy. Więc jeżeli jest już taka przepaść, to trzeba być gotowym na to, żeby się odsłonić, czyli powiedzieć, dlaczego tak naprawdę chcesz rozmawiać. I nie nazywać tego, chciałbym, żeby między nami było dobrze, tylko mi kiedyś Antoni powiedział, jak takie rozmowy podejść, a ja byłem takim zabitym czopem, wiecie, takim naprawdę gościem, który nie potrafił mówić o uczuciach. I Antoni powiedział, Tomek, gdyby to była dzisiaj ostatnia rozmowa z swoją córką, taka ostatnia, to dalej by się tak korygował przed nią, tak krył, tak nie pokazywał tego, co tak naprawdę myślisz, czy co by się tak naprawdę powiedział. Powiem wam, że kiedy jest taki pad, to ja zawsze mówię ludziom, którym pomagam w takich sytuacjach, żeby oni sobie pomyśleli, że gdyby to była ostatnia rozmowa, jak oni by z tym dzieciakiem rozmawiali i czy gdyby wiedzieli, że ich w tym dniu nie wpuści, to już nie wpuści ich w ogóle, to zmienia bardzo mocno perspektywę. Oczywiście to nie jest ostatnia rozmowa, ale to bardzo mocno zmienia perspektywę. Czyli ja wtedy przestaję udawać tego dobrze wychowanego tatę, który tu przyszedł i chciałby załagodzić sytuację z córką albo z synem, tylko w pewnym momencie to puszcza, wiecie, ten jeden strzał od dzieciaka, drugi strzał od dzieciaka i ty stoisz, bo wiesz, że jeżeli masz w głowie, że kurczę, że pamiętam o tym, że to, że gdyby jutra nie było, tak, to bardzo mocno pozwala wystać i skupić się na tym, co się dzieje, a nie na tym, co ja czuję i jak mnie boli to, co moje dziecko do mnie mówi, bo to nas odciąga, wiecie, te haczyki emocjonalne, które się wbijają i mówią, no, odnieś się do tego, pociągnij, powiedz, to jest twoje dziecko, ty jesteś starszy, nie możesz sobie na takie rzeczy pozwolić. A tu stoisz, bo wiesz, że, bo masz taką świadomość, że kurczę, że gdyby to była ostatnia rozmowa, to ja bym chciał jej tyle powiedzieć, jeżeli dzisiaj ona trzaśnie znowu drzwiami i ja jej tego nie powiem, to mogę, to wiecie, to jest gdzieś tak, oczywiście, że zdążysz i tak dalej, ale to bardzo mocno pomaga wytrwać w tym, tak, taka świadomość podejścia do tej rozmowy bardzo mocno pomaga wytrwać i nie rodzice, którzy naprawdę dostali bombardowanie, którzy musieli dwa albo trzy razy podchodzić, bo nie byli w stanie za pierwszym razem, bo tam była przepaść duża, wytrzymywali to dzięki tej takiej krótkiemu spojrzeniu na to, bo powiem wam, nie jest łatwo usłyszeć od kogoś, kogo kochamy, kogo wychowaliśmy, nieraz bardzo przykre słowa, bo gdzieś ostatnio się zagalopowaliśmy i po prostu to nam gdzieś uciekło. To myślę, że pamiętać, odsłonić się, czyli przestać się, wiecie, ukrywać za tym dobrym tatą, tylko powiedzieć tak naprawdę, co czujecie. Ja bym powiedział, Ania, kurczę, ostatnio coś strasznie przegapiłem, bardzo przegapiłem i wiem, że chyba za bardzo nie chcesz ze mną rozmawiać. I tak sobie myślałem, pamiętam jak kiedyś nam się dobrze gadało, jak to było fajne i chciałem do tego wrócić. Nie wiem jak, nie umiem, potrzebuję, żebyś mi pomogła, a chcę do tego wrócić, bo cię bardzo mocno kocham, bo bardzo mi na tym zależy, córeczko, pomożesz mi? I ona powie, pff, i wiecie, i wtedy jest bum, a ja mówię, to ja tu przychodzę, a ty mi tak, nie, wtedy wiecie, i sobie myślę, wiesz, to niełatwe i jeszcze raz, i znowu strzał, a ty mówisz, że no nie jest łatwo to słyszeć, ale naprawdę, ty szczerze przychodzisz, żeby się wsłuchać. I to są dwa, trzy razy, nie wiem, w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach, ja nie mówię, żebyś liczył, były cztery razy, Tomek, ona dalej nie wpuściła, to może to nie chodzi o to, ale to naprawdę nie trwa wieczność. Nieraz jest coś takiego, to przyjdź jutro. A ty mówisz, to ja tu przychodzę, a ty mi jeszcze wyganiasz, to przyjdź, nie masz czasu na rozmowę, to ja tu przychodzę. Nie, to przyjdź jutro też może być sprawdzam, albo przyjdź później, albo nie mam ochoty teraz z tą rozmawiać. To też może być sprawdzam, czy ty tak naprawdę, to też może być takim odgonieniem. I wiecie, wyobraźcie sobie, że na przykład moja Ania mówi, to przyjdź później, bo teraz mi się nie chce na przykład z tą rozmawiać. I ja wychodzę, a ona trzyma kciuki, żeby tylko przyszedł. Nie, to jest takie, sprawdzam, czy on przyjdzie i ona będzie czekała, mimo tego, że wiecie, tu pokazu, ona będzie czekała. Dzieciaki, ja powiem wam, pracujemy z takimi dzieciakami w okienku, które te rozmowy naprawdę rozpoczynają się od bardzo mocnego sprawdzam, mnie jako kolejnego dorosłego, który przyszedł wiedzieć lepiej, ale powiem wam, że dzieciaki są w środku, zresztą wiecie, to jest kwestia oddzielenia naszych dzieciaków, czyli od ich zachowań, od tego, kim tak naprawdę są, tak? Czy ja oddzielam zachowanie tego dzieciaka, czyli na przykład zrobił coś niefajnego, zachował się niefajnie, wiecie, w tym momencie przyjść i powiedzieć, Ania, ja cię znam, jesteś moją córeczką, znam cię od 15 lat i wiem, że to, co zrobiłaś, może nie jest fajne, ale ja wiem, kim ty jesteś, jesteś znacznie lepsza niż to, co zrobiłaś. Znam cię od małego, na Jaśku cię nosiłam, nie wiem, kojarzycie Jaśka, to są takie małe poduchy. Mieściłaś się na nim. Do tamtego momentu cię znam,
wiem, że jesteś dobrym człowiekiem, jesteś znacznie lepsza niż to, co się wydarzyło. I powiem wam, że wtedy nie za bardzo trzeba pouczać i mówić, i zakazywać, i nakazywać, tylko tak delikatnie do tego podejdźcie, tak? Że to nie jest prawda objawiona. Czyli oddzielenie zachowania dzieciaka od tego, kim ten dzieciak jest. Każdy z nas zrobił kiedyś pewną głupotę. I ten dzieciak w tym momencie chyba trochę bardziej potrzebuje, żebyśmy stali po jego stronie niż... A czy nie wiem, nie chcę, mówię o sobie, bo ja nie chcę w nikogo o buty wchodzić. Każdy z was ma swoje życie, każdy z was najlepiej wie, jak wychować swojego dzieciaczka, albo dzieciaka, albo kochanego nastolatka, ale chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli pokażecie mu, że jesteście po jego stronie i że już wielu osądziło i pewnie dostało i komuś się i z tej strony i stoi, i ktoś tam powiedział, że to było niefajne i jego poczucie tego, że nawalił, też w nim jest, to naprawdę nie potrzebuje, żeby ode mnie Ania nie potrzebowała, żebym ja powiedział, Ania, wiesz co, nie spodziewałem się, nie tak cię wychowałam, naprawdę to zrobiłaś, co ty miałeś w głowie, że coś takiego zrobiłaś, albo dlaczego to zrobiłaś, przecież się tłumaczyłem, przecież cię uczyłem, przecież nie tak cię wychowaliśmy. No, naprawdę średnio tego pewnie potrzebowałaby, niż przyjść i przytulić się, wiecie, Rita Person powiedziała takie cudowne zdanie, że każde dziecko zasługuje na to, żeby mieć w swoim życiu dorosłego, który bezwzględnie zawsze będzie po jego stronie, będzie w nie wierzył, niezależnie od tego, co się stanie. I powiem wam, że fajnie być dla swojego dzieciaka takim dorosłym, chociaż to nie jest nieraz łatwe, to fakt. Nieraz się uważa, co? Naprawdę Anka to zrobi? Co ona miała? Myślisz sobie, co to dziecko miało w głowie, kochane moje? Ale przychodzisz i mówisz i zauważasz, wiecie, tego człowieka, którego znasz. Nie to zachowanie, którego się dopuściła na przykład w jakiejś tam sytuacji. Nie wiem, czy nie za dużo tego, ale powiem wam, że to jest kwestia troszeczkę innego paradygmatu, postrzegania sytuacji, które mogą was samych jakby trochę wzruszyć, bo wiecie, bo nieraz się ma chęć, jest ten krótki ląd, nie, który nasze dzieciaki znają, one wiedzą, że gdzie są nasze krótkie lądy i potrafią bardzo mocno się do tego nas przetestować z tych krótkich lądów, ale właśnie, żeby się zatrzymać i tym razem powiedzieć, że okej, to co zrobiłam może nie było najbardziej fajne, najbardziej trafne albo najfajniejsze, albo najlepsze, co można byłoby w tej sytuacji zrobić, ale wy tego swojego kochanego dzieciaka znacie, wiecie, to wyobraźcie sobie, że tak zachowują się nasi rodzice, że jak zawaliliśmy, no nie fajnie się czujemy, albo nawet zrobiliśmy coś z premedytacją i czekamy, że będzie bura, że będzie kara, że będzie coś i przychodzi nasz mama, tato, przytula was, i mówi, synku, córeczko, to, co zrobiłaś, nie było może najfajniejsze, ale ja ciebie znam i wiem, że jesteś znacznie, znacznie lepsza niż to, co się tam wydarzyło. Kocham cię mocno i jak coś, to pamiętaj zawsze po twojej stronie. To powiem wam, i ktoś powie, Tomek, to się dzieciakowi przewraca w głowie, to się zatrą jego granice. Powiem wam, że w pewnym wieku już nie, do pewnego wieku trzeba troszeczkę inaczej, ale my mówimy teraz o nastolatkach, bo wiecie, bo te dzieciaki nasze kochane, no, te mniejsze, no, nie robią takich oporów w tych rozmowach, tam chodzi o jakieś różne zauważenia, ale mówimy o tych dzieciakach takich 13, 14, 12 plus, 13 plus może to takiego, to tam to jest bardziej potrzebne, żeby ten dzieciak przy kilku takich sytuacjach zobaczył, że my, jeżeli mówimy, że jesteśmy po jego stronie, to jesteśmy, bo powiem wam, te sytuacje, które się dzieją, są dla nas błahe, idiotyczne, dziwne, nie ma o co kopii kruszyć, weź się ogarnij, z takimi rzeczami sobie radziliśmy, a później, wiecie, trafiłam do okienka dzieciaki, albo to są takie mocne tematy, nie chcę ich poruszać tutaj, bo my służymy w takim specyficznym sytuacjach, więc nie wiem, czy to jest miejsce na to, żeby poruszać, ale później jest. Właśnie ktoś... Jest. To powiem wam, że my służymy dzieciakom, które myślą o tym, żeby sobie zrobić coś złego, które nie są słyszane, wiecie, i często to są takie bardzo mocne rozmowy i te dzieciaki mówią jedną rzecz, proszę pana, niech pan powie mamie albo tacie, że już jak jest po tej rozmowie, żeby oni pozwolili mi tylko dokończyć zdanie. Wiecie, jak jechaliśmy, my robimy taki program, czy mnie słyszysz, jak jechaliśmy i ja zapytałem mojej córeczki, która ma 15 lat, jak z perspektywy, bo tam były też rodzice, byli rodzice dzieciakami, jak z jej perspektywy, co ja mam powiedzieć do rodziców, nam rodzicom od z jej perspektywy, tak z perspektywy dzieciaka, to ona dokładnie to samo powtórzyła, co żeby nawet jeżeli słyszymy, że ten nasz dzieciak się myli i mówi takie głupoty, że po prostu aż skręca, to żebyśmy pozwolili, mimo tego, że w trakcie wiemy, że to jest źle, że to nie tak i że mamy do tego kupę uwag, to żebyśmy mimo wszystko pozwolili temu komuś dokończyć zdanie, żeby on mógł to wypowiedzieć. To jest dla nich strasznie ważne, w pewnym wieku bardzo ważne i to jest jakby, ja wiem, że to może być, no,
naprawdę o to chodzi, powiem Wam, naprawdę o to chodzi. Naprawdę chodzi o to, żeby zobaczcie, z iloma zdaniami niedokończonymi zostawiamy naszych bliskich. Ja wiem, że to jest mocne, ale ile zdania przerywam, bo chcę się odnieść, bo nie mam czasu, bo jestem zmęczony, bo po prostu miałem ciężki dzień. Ktoś zaczyna mówić, mi się wydaje, że już wiem, o co chodzi i się do tego odnoszę, a ten ktoś zostaje, wiecie, tak jakby, no nie chcę używać mocniejszych słów, ale tak jakby, no nie wiem, trochę obdarty z tego wszystkiego i mówi, ja nie o tym, ale widzę, że jest jak zwykle. I to się dzieje, przerwane zdanie po przerwanym zdaniu doprowadza do tego, że ten ktoś zaczyna się zachowywać nie tak, mówić nie tak, jak nam się to podoba, po to też on ma tam różne swoje powody, bo tych powodów jest też dużo, ale on tymi rzeczami ich próbuje jeszcze sygnalizować, a później już wchodzi coś takiego, gdzie on mówi, nie chcę się z tobą gadać, albo się śmieje, albo stosuje jakąś strategię, na którą ty przeważnie działa na ciebie, czyli wyśmianie, powiedzenie mocniejszego słowa, gdzie mama trzaska działa i mówi, nie będę z tą gówniarzu tak rozmawiał, albo nie będę z tą w ten sposób rozmawiał, nie tak cię wychowałam, zasługuje na szacunek. I wychodzimy się, wkurzamy. I dzieciak wie dokładnie, że czym nas odgonić. I ważne jest to, żeby tym razem nie dać mu się odgonić, bo powiem Wam, odgonić tymi słowami, żeby wytrzymać, czyli nie stać twardo, nie złamiesz mnie, mów do mnie, obrażaj mnie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby powiedzieć, że kurczę, widzę, że totalnie coś przegapiam, totalnie nie słyszę Ciebie. Ja bardzo mocno chciałem, przecież wszystkie rady, które Ci dawałem, dawałem z serca, wiecie, ja mam taką bardzo trudną zasadę, że rad udzielajmy tylko tym, których nie lubimy, a pozostałych słuchajmy. Bo jak zaczynamy radzić, nie pytanie, nawet serca, to ludzie nie wytrzymują tego i po prostu odchodzą. I kiedyś Antoni powiedział mi takie bardzo mocne zdanie, Tomek, za każdym razem jak radzisz swojej żonie, a ona cię o to nie prosiła, nie pyta, to wyobraź sobie, że wykładasz z jej, ze swojej szafy i pakujesz ją do walizki. Że bierzesz rzecz ze swojej szafy i ta rada to jest taka jej rzecz do walizki, tak jakbyś, on powiedział mi takie mocne zdanie, Tomek, przyjrzyj się, kogo ze swojego życia wyganiasz radami, o które nikt nie prosi. Tak. To jest oczywiście, ona się nie wyprowadzi, ale ona wyjdzie mentalnie z wielu dialogów, nie powie mi czegoś, bo ja zawsze wiem lepiej, nie poruszę jakiegoś tematu, bo ja przecież się za każdym razem jej przerywałem, nie pozwalałem jej dokończyć, a jeszcze mówiłem, że jest głupia i naiwna, że tak się zachowuje, na przykład w jakichś sytuacjach, pozwoliłem sobie na przykład na coś takiego, to tym bardziej. Ten ktoś z tego dialogu się pakuje, później nie chce czuć się zraniony, poniżony w tych dialogach, nawet jeżeli nam się wydaje, że my wcale nikogo nie poniżaliśmy, to on nie chce, on po prostu chciałby powiedzieć, o co mu tak naprawdę chodzi, a my rada, wujek, wiecie, to jest ten wujek dobra rada, nie? Którego bardzo ciężko, warto się przyjrzeć, ile rad dajemy, nie pytani, to powiem Wam, no to warto zauważyć, ile ja rad daję, nie pytany, to jest... Moja kulpa też. No to... Tomku, powiedziałeś nam, o co proszą dzieciaki, rodziców, żeby móc dokończyć zdania. A co chcieliby nam przekazać rodzice tych dzieciaków, z którymi też rozmawiasz? Czy mają dla nas jakieś przesłanie, dla innych rodziców, którzy nie doświadczyli, może są o krok przed tym, co oni mówią? Oni przeważnie mówią, że wszystko było w porządku, że nic na to nie wskazywało, że może coś tam mówi, że może coś się stało, żeby być uważnym na każdy. Wiecie, to jest coś takiego, że jeżeli dziecko przychodzi i najpierw ono sprawdzi, czy jest teren do rozmowy, czy i ono nigdy nie jest tak, że dzieciak pomyśli sobie coś złego i nie przyjdzie i nie poprosi o pomoc. Bardzo rzadko jest tak. Tak, że on do końca będzie szukał pomocy, będzie szukał kogoś, kto go usłyszy, kto mu powie, że da radę. Jeżeli on odbija się, bo mu ktoś przerwał zdanie, bo ktoś powiedział, ktoś mówi, tato, nie daję sobie rady, już tego nie zniosę, a my mówimy, nie opowiadaj głupot, weź się w garść, bądź silna. Wiecie, to jest kwestia takich rzeczy, które nam się wydają błahe, a na przykład nie wiemy, że dzisiaj ktoś zrobił, szła dziewczyna, przewróciła się na korytarzu, ktoś nagrał z tego filmik i jest śmiech na pół klasy i ktoś zahejtował, ona zbyt mocno wzięła sobie to do serca. Nam się wydaje, przez taką głupotę, powiem Wam, to jest średni przykład przez jeszcze nasze dorosłe głupoty, te dzieciaki, więc taka uważność na to, że za każdym razem, żebyście się przyjrzeli, że jak nasz kochany dzieciak przychodzi, nawet jak jesteśmy zmęczeni, to warto się zatrzymać. Ja wiem, o co proszę, bo to jest bardzo trudne, warto wyłączyć telewizor, odłożyć rozmowę i zapytać się, słucham,
siadam, słucham, przychodzi, o coś zagaduje. Nie jest łatwo, wiecie, w tym wszystkim. Za każdym razem, jak przychodzi do mnie coś mówi, to mam wyłączać telewizor, Tomek, i mam się na nim skupiać. Nie, ale on musi mieć świadomość tego, że to, co mówi, jest ważne, a nie, że to, co mówi, będzie ocenione. Tak, to, co mówi, jest ważne, a nie to, co mówi, będzie ocenione, będzie poddane ocenie. I z mojego doświadczenia powiem Ci, jak sobie z takiej sytuacji poradzić. Nawet jeżeli prosi mamy i tatę radę, to zanim mu jej udzielimy, warto zapytać, dobra, za chwilkę Ci powiem, ale powiedz mi, jak Ty byś sobie z tym poradził, poradziła? Powiem Wam, to są najcudowniejsze rozwiązania. I wtedy się dowiecie, co jest dla niego okej, okay, czy co nie jest dla niego okej. Okay. To są takie rzeczy, które nam się wydają błahe, takie oczywiste. Tylko wiecie, my nie mamy czasu i te rady z kapelusza dajemy. I później mówimy, ci rodzice mówią, Tomek, nic na to nie wskazywało. Wiecie, to nie są patologiczne rodziny, naprawdę. To nie są te rodziny, w cudzysłowie, przepraszam, że tak mówię, patologiczne, moim zdaniem nie ma takich, ale to, co system nazywa patologią, tamte dzieciaki sobie znacznie lepiej potrafią radzić z rzeczywistością, są bardzo twardsze, wyhartowane. To są właśnie, znaczy pod takim kątem dziwnym, po tym, co nazywa świat, bo tam są cudowne też dzieciaki, ale tu większość tego dzieje się, gdzie nikt się tego nie spodziewał, nikt totalnie, to było uzdolnione dziecko, to było wszystko w porządku, nic się nie działo, nie było żadnych oznak. Miała same piątki w szkole, albo coś ostatnio tam wspominała, ale nie myślałam, że to jest taki problem. To jest kwestia tego, ja nie mówię, żeby straszyć, absolutnie, żebyśmy się też nie dali tym zastraszyć, ale warto jest spojrzeć na tego dzieciaka i zadać sobie pytanie, czy ja wiem, jaki jest ulubiony kolor mojej córki, mojego syna, jaki jest jego ulubiony zespół, jak się nazywa jego najlepszy przyjaciel. Wiecie, to są takie rzeczy, że nasze dzieciaki są nauczone, żeby schodzić nam z drogi, bo my jesteśmy najważniejsi w domu i jak jesteśmy źli, to oni nie powiedzą o tym, co w ich serduchu, tylko zejdą nas z drogi i wezmą to na siebie. Ale nieraz jest tego tak dużo, że już nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. I warto było, żeby tej pomocy szukały w domu, a nie gdzieś na zewnątrz, bo wtedy robi się głupie rzeczy. A jeżeli się tej pomocy nie znajduje, to po prostu traci się nadzieję, że można tę sytuację zmienić. I nieraz jest to bardzo potrzebne. Ja wiem, że dużo ogólników takich pięknych słów pada, ale powiem Wam, że te ogólniki, czyli to, żeby zauważyć, zatrzymać się i jeżeli ja nie wiem, ja nie wiedziałem kiedyś, jaki jest ulubiony kolor mojej córki, jaki ma ulubiony zespół. Ona chodziła do szkoły tańca, nie wiedziałem, wiedziałem, chodziłem na występy, ale nie wiedziałem, czym różni się jeden taniec od drugiego, a dla niej to było ważne. Ja nauczyłem się, czym jest dive, czym jest foxtrot. Nie miałem pojęcia kiedyś. Teraz też jeszcze mylę, bo nie powiem, że jestem mistrzem w tym, ale przynajmniej łapię mniej więcej, który taniec jest który. Bo to jest kwestia, to jest dla niej ważne, żebym ja nie przychodził i nie odbędział. Byłem na występie, odhaczyłem, zrobiłem sobie starcie, świetnie i chodźmy do domu, bo zdobyłaś takie i takie miejsca, bo wystąpiłaś fajnie. To jest, wiecie, zrezygnowanie trochę z tego, co jest dla nas ważne na to, żeby, na rzecz tego, żeby poznać tą drugą osobę, żeby dowiedzieć się, o czym tak naprawdę marzy, nie? Bo to jest pytanie, wiecie, tylko tak, o czym tak naprawdę marzy ten ktoś, nasz kochany, bliski, to jest mega, nasz dzieciak, nasz partner, partnerka. Tak samo lubi, nie dla nas wszystkich, w większym domu, w większym telewizorze, braku zobowiązań finansowych, spłacie kredytu, tylko gdyby była tak na chwilę samolubna, o czym tak naprawdę marzy. My te pytania zadajemy właśnie na czym je słyszysz, one są takie mocne, pokazujące, warto pewne rzeczy wiedzieć. Wiecie, zadajcie sobie pytanie, tylko nie oskarżam, ja zmuszam do refleksji, bo ja mówię to o sobie, to bym kiedyś nie wiedział. Właśnie, czy ja naprawdę wiem, wiecie, o tym przyjacielu, zespole i ulubionym kolorze. To są takie podstawowe rzeczy. Jeżeli ja tego nie wiem, to znaczy, że kurczę, coś przegapiam gdzieś ostatnio. Ta rzeczywistość, ten pęd zagonił mnie i fajnie byłoby sobie to zweryfikować. Tylko wiecie, teraz nie idzie, usiądź, mam trzy pytania. Ulubiony kolor, ulubiony zespół i jak się nazywa twój przyjaciel? Bo wiecie, on powie, mama byłaś na webinarze, coś kazali zrobić. Więc Kasia Stopnicka pyta, no tak, ale my radzimy dzieciom ze swojego doświadczenia, wiedzy, żeby je ochronić przecież, a nie na złość robić. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I my mamy takie, tak, i my to mamy, tylko my te, one i one przyjmą te rady, ale pozwólmy im powiedzieć to, co mają. Ja wiem, że to trudno jest się z tym zmierzyć, że my, Kasia, masz rację, że my to dajemy, żeby, przecież my chcemy je chronić, my chcemy je, tylko że najczęściej, no, będę troszeczkę generalizował, ale nie wiemy o pewnych rzeczach, które są dla nich ważne i one przyjmą te rady albo przyjrzą się tym radom, jeżeli zostawimy im troszeczkę wolności w tym i im troszeczkę zaufamy, a nie nakażemy im pewne rzeczy albo powiemy im, że pewne rzeczy trzeba zrobić, bo jak nie, to one, wiecie, co się robiło, no co robiliśmy, jak mama nam kazała założyć czapkę albo szalik,
Za rogiem. Tak, za rogiem. To ja wiem, że to jest błahy przykład, ale tak samo później te wszystkie nasze rady są tak traktowane. A tam mama się nie zna, a tam tata się nie zna, a tam oni, to jest w ogóle inny świat, nie rozumieją mnie. I tu chodzi o to, że fajnie jest, kiedy córka przyjdzie i powie, mamo, a jak ty byś zrobiła, to naprawdę to jest to chyba to wielki wzrusz, jeżeli macie takie pytania swoich dzieciaków, bo to do pewnego wieku one często pytają, później przestają, bo już my za dużo rad sypaliśmy. I ja powiem wam, ja też się uczę, ja mam kochaną 15-latkę w domu, więc ja się też tego uczę, też nie jestem w tym mistrzem, ale wiem, jaka jest różnica w tym, jak ja jej kazałem pewne rzeczy robić, bo ja ci powiem, Ania, ja ci powiem, jak to zrobić. I wiecie, bardzo często odnosiłem się nie do prawdziwego problemu, tylko do jej sprawdzenia, bo ktoś wam, pamiętacie, Tomek, dlaczego tak długo byłeś w pracy? A tak naprawdę chciałem powiedzieć, że tęskni. Czyli córka przychodzi, mówi, komunikuje jakiś problem, a my chcemy się do niego odnieść, nie będąc ciekawi, co jest tak naprawdę pod spodem. I my się tego nie dowiemy, jak zaczniemy się do tego odnosić i im radzić. Ja wiem, że kochane mamy, kochani tatowie, ja wiem, że jesteście najcudowniejszymi rodzicami i robimy to wszyscy z serca, żeby pomóc, żeby chronić, żeby... Oczywiście nie mówimy o stawianiu granic, o tym, żeby, ale w pewnym wieku gdzieś należałoby się, zanim się odniesiemy do słów, najpierw się wsłuchać, o co tak naprawdę chodzi. Bo nieraz może się okazać, że pod tą pierwszą warstwą jest zupełnie coś innego, albo że a ta córka czy ten syn przychodzi i sprawdza, czy jak powiem jej ten, to mama się znowu odniesie, więc nie warto nawet mówić o tym, co dla mnie ważne, bo jeszcze na mnie skrzyczy mnie albo powie, że coś nie tak, albo miałam takie doświadczenie, że coś nie takiego się wydarzyło. Ja wiem, że wszyscy robią to z serducha i nie przyjmujcie tego jako oskarżenie, bo my wszyscy chcemy, tylko powiem wam, tu się wszystko rozwala. Są dzieciaki, które sobie z tym poradzą, są silne i wytrzymają to, mimo tego, że im radzimy. A są dzieciaki, które po prostu sobie z tym nie radzą, potrzebują pomocy, nie wiedzą, gdzie mają pójść. Bo jak idę do, na przykład Ania przyszłaby do Tomka i Tomek znowu by jej radził, co on by zrobił na jej miejscu. Ona zaczyna mówić, tato, mam taki problem, chłopaki coś tam się śmieją. Ja mówię, Ania, no to ja ci powiem, co trzeba zrobić, jak chcę zagadać do chłopaków, żeby... A to może ona mówi, a to tak naprawdę nie o to chodzi, bo może coś, ona w ogóle trzeba o czymś innym rozmawiać. To jest bardzo ważne. Ale macie rację, to umyślenie sobie, weźmy się tak, ja wiem, że nasi rodzice nas dużo nauczyli, ale pomyślcie sobie, w którym czasie naszym, oni byli kochani, też chcieli dobrze, ale w którymś czasie było coś takiego, że te rady ich zaczęły nas frustrować, denerwować, przestaliśmy im komunikować. Weźcie sobie, pomyślcie, kim byliście w wieku 14, 15 lat, 16 lat, a kim myśleli, jaki obraz był wasz prawdziwy, a jaki obraz mieli nasi rodzice o nas? Czy oni wiedzieli wszystko i dlaczego my im pewne rzeczy nie komunikowaliśmy? Bo ja wiem, że to nie jest łatwe, bo my mówimy o ciężkich rzeczach, my mówimy o sytuacjach, które są, wiecie, patowe. I na pewno, i ja wiem, że większość z was sobie cudownie radzi dzieciakami, te moje rady można sobie wsadzić w kapelusz. Ja mówię o sytuacjach, które gdzieś tam są dla was ważne i żeby się nim przyjrzeć. Jeżeli wasza relacja z dzieciakiem jest cudowna i wiecie jak najlepiej, absolutnie nie zmieniajcie, ale też warto byłoby się przyjrzeć pewnym sytuacjom, pewnym rzeczom. Tak po prostu z serducha, żeby zobaczyć, czy to, co ja wiem, albo czy to, co mi się wydaje, rzeczywiście takie, jakie jest. Bo wiecie, bo te dzieciaki bardzo, one są tak jak wy byliście, jak byliście mistrzami w unikaniu, w schodzeniu rodzicom z drogi, w tym, żeby jak mama jest smutna w domu, żeby zejść jej z drogi i wziąć tą i poradzić sobie samemu. Ja sobie radziłem samemu Tomek i wychowałem się na dobrego człowieka. Ja ci powiem, ja wiem, ja to rozumiem, tylko że ja mam do czynienia z dzieciakami, które nie są tak silne jak ty. I później odbieram telefon i ktoś mówi, że nie zdążyłem, panie Tomku. Albo że to był dobry chłopak, panie Tomku, i on był zdolny i ktoś go gnębił, a ja tego nie wiedziałam. Bo pytam się, jak tam w szkole wszystko dobrze, oceny dobrze, nauczyciele laurkę wystawiali. On był dobrym, wesołym chłopakiem, on przychodził do domu i nawet się śmiał i było wszystko w porządku. I powiem wam, ja znowu, nie straszymy, tylko pokazujemy inną perspektywę, tak? Że jest taki moment, kiedy ja też chcę ja chcę być dobrym tatą. Znaczy już teraz jakby odpuściłem to, ale kiedyś chciałem być bardzo dobrym tatą, takim fajnym tatą, jaki wiecie, mam swojego kochanego tatę i wiem, czego mi brakowało, więc dałem to mojej córce, tylko nieraz ich tym po prostu trochę zasypujemy. Niechcący, z dobrego serca. I też proszę, żebyście to przyjęli nie jako gościa, który sobie tutaj gada i wymądrza się, tylko dzielę się tymi doświadczeniami, które są w takich sytuacjach, które są bardzo ciężkie. My bardzo często odnosimy się do słów, które padają, a nie jesteśmy ciekawi, dlaczego one padają, tak? Mamy ładny rysunek,
to w pewnym wieku wiemy, że dziecko woła o coś. A jak mówi nastolatek, jakimi słowami, jakich słów używa nastolatek, żeby sprawdzić, czy mama chce słuchać, czy można, czy jest klimat do rozmowy? Albo już przestał mówić, bo albo wszystko jest dobrze, ma dobre, wszystko jest w porządku, dlaczego mam? To jest jego świat. Nie o wszystkim będziemy wiedzieli. Oczywiście, że nie o wszystkim będziemy wiedzieli, ale ważne jest, żeby wiedzieć, żeby przynajmniej gdzieś mniej więcej, żeby ten ktoś miał taką przestrzeń do tego, żeby przyjść i pogadać. Jak ma problem, to my nie musimy o nim wiedzieć wszystkiego, ale on musi wiedzieć, że jak ma problem, to może szukać pomocy tu i my go nie przyjdziemy i nie jak mogłeś, co zrobiłeś, co znowu. Tylko... A nie mówiłem. Tak. Ja wiem, że mówimy o ciężkich rzeczach i to nie jest łatwo jakby przyjąć, ale po prostu mówię wam o doświadczeniu. Tomku, chciałam cię zapytać o twój najnowszy projekt, o twoje marzenie. Znaczy to jest, wiecie, my pracujemy teraz, od początku roku wpadła taka idea, żeby szalony wcale pomysł, żeby stworzyć miejsce w Polsce, zbudować od podstaw miejsce w Polsce, które będzie służyło dzieciakom. Ten projekt nazywa się Usłyszeć na czas i to jest miejsce, które ma służyć wielu dzieciakom do tego, żeby były usłyszane, bo wiecie, bo nieraz psychiatria w Polsce leży totalnie, są braki. Wiecie, wyobraźcie sobie, że gdyby odpukać dzisiaj jakiś znajomy, miał dzieciaczkę i ten dzieciaczek pomyślał i zrobił sobie coś złego i nie udałoby mu się, to wiecie, że dzisiaj nawet nie ma miejsca na psychiatrii dziecięcej, żeby go przyjąć. Po prostu nie ma miejsca i ten dzieciak jest, no dobra, ja nie będę mówił dalej. Po prostu sytuacja jest słaba i my wiemy, my jakby mamy doświadczenie, chcemy, żeby w tym miejscu byli i ludzie, którzy się zaopiekują już takimi dzieciakami, ale my chcemy wyjść jakby dwa kroki do tyłu i troszeczkę dzielić się tym, jakich doświadczeń nabyliśmy z rodzicami wcześniej, z ich dzieciakami, żeby się pomóc dogadywać się w sytuacjach, gdzie jest, wiecie, gdzie jest nieraz trudno się dogadać albo gdzie nie można się dogadać, bo powiem wam, że te wszystkie sytuacje, które nam się wydają patowe, albo że dziecko jest tak niegrzeczne, bo to jest taki ktoś, kto z kim się nie da gadać, on jest, wiecie, to te wszystkie bodźce, żeby stworzyć miejsce, w którym będzie można przyjechać, to miejsce ma być docelowo za darmo, wiecie, i to i ja głęboko wierzę, że nam się to uda zrobić, że my wymyślimy coś, gdzie to miejsce będzie się samo finansowało, miejsce w Polsce, gdzieś daleko, daleko od miasta, do którego już dzisiaj was zapraszam, bo głęboko wierzę, że my to miejsce stworzymy i to bardzo szybko, gdzie będzie można przyjechać z dzieciakami, niezależnie od tego, czy macie duży, czy mały problem, przyjechać i po prostu troszeczkę bardziej tego dzieciaka swego usłyszeć w różnych sytuacjach, bo będziemy tam słyszeli, naszą główną ideą jest to, żeby wyjść dwa kroki do wcześniej, kiedy pojawiają się symptomy, żebyśmy my, rodzice, nie przygapiali symptomów, które gdzieś się pojawiają, gdzieś rzeczy, z którymi się sobie nasze dzieciaki nie radzą, być może presję szkoły, presję ocen, presję rywalizacji, presję oceniania i tak dalej, są różne rzeczy, gdzie te dzieciaki dają się wkręcać, nam się wydaje, że to jest błahostka, że na pewno mój dzieciak by się w coś takiego nie wkręcił. Powiem wam, że to jest bardzo taki bardzo delikatny temat, więc tworzymy miejsce, w którym będzie można pojawić się ze swoim dzieciakiem, rodzice będą mogli przyjechać sami albo ze swoimi kochanymi dzieciakami, będą mogli pobyć tyle, ile potrzebują i wziąć udział w tych rzeczach, które są dla nich na ten moment ważne i będziemy mogli im służyć i będziemy pomagali w tym miejscu jakby usłyszeć się na czas, usłyszeć tych, których kochamy, tych, którzy są dla nas ważni na czas, żeby powiem wam coś takiego bardzo przerażającego, zdanie, które usłyszałem, które jakby zatrzymało mnie. Wiecie, że każdego, nie wiem, no dobra, i zadała mi to pozwolenie, mocne zdanie, więc jak ktoś jest wrażliwy, to na chwilę, tak, każdego roku w Polsce po cichu znika średniej wielkości szkoła. Każdego roku, rok w rok, znika średniej wielkości szkoła. To są dzieciaki, które zrobiły sobie coś złego skutecznie. To jest taka ilość, o tym się nie mówi, to jest wyciszone, to nie jest temat, to jest temat taki trochę tabu. Wyobrażacie sobie, wiecie, że statystyki policyjne mówią, że dzisiaj jakiś dzieciak zrobi to skutecznie, czy nam się to podoba, czy nie. To nas napędza do tego, żeby usłyszeć chociaż jednego dzieciaka więcej. Nie mówimy, że ja nie mówię, że ja zbawię świat tym wsłuchiwaniem się, ale mam nadzieję, że uda nam się chociaż jednego dzieciaka zatrzymać przed tym, ale gdyby to miejsce miało powstać tylko dla tego jednego dzieciaka. Statystyki są przerażające, to jest w ogóle, to się w głowie nie mieści. To się nie mieści w głowie. Powiem wam, w ostatnim czasie, bo mam takie okienko 120 minut, gdzie służymy dzieciakom już darmowo, mogą zadzwonić przez dwie godziny, to już dawno nieprawda, bo ten czas się wydłuża. Dzisiaj na przykład 3,5 godziny prawie rozmawialiśmy
ale chodzi o to, że to jakby to się skaluje, ta skala jest coraz większa, więc dążymy do tego, żeby po prostu stworzyć takie miejsce dla tych wszystkich, którzy potrzebują tego miejsca, żeby przyjechać, wyciszyć się, wsłuchać się w siebie i stanąć po takiej swojej stronie, czyli żeby być dlatego, żeby zauważyć pewne rzeczy, uczyć się tego dzieciaka trochę inaczej. Będziemy się tam dzielili. Znaczy projekt jest taki, że mam nadzieję, że z tego miejsca w ogóle chcemy dotrzeć do każdej szkoły w Polsce. Dużo jest szalonych pomysłów takich, które są, więc już dzisiaj mam nadzieję, że będzie z waszymi dzieciakami najcudowniej na świecie, ale jeżeli tylko stworzymy to miejsce usłyszeć na czas, to już dzisiaj was tam serdecznie zapraszamy, bo pewnie będą różnego stopnia tam prace i będziemy mogli dzielić, a może macie otwarte serducho, że jak to miejsce się pojawi, żeby w tym miejscu może podzielić się własnym doświadczeniem, które macie. Będzie ono niezwykle, niezwykle cenne. Powiem wam, ja ostatnio rozmawiałem z wieloma mamami albo z wieloma rodzicami, którzy dzwonią, które jako dzieciaki podejmowały próby samobójcze, czyli dzisiaj są dorosłymi, na szczęście im się nie udało, na przykład są po 2-3 próbach. I one mówią, jak to jest z perspektywy dziecka, jak się czuje, jak się odczuwa takie sytuacje, kiedy nie ma się kogo, wszyscy wiedzą lepiej, nikt nie słyszy i to dziecko się zamyka, bo ono nie wie. I powiem wam, że to są przejmujące bardzo rozmowy z perspektywy już dorosłego, więc wiemy, do czego idziemy i wiemy, o co walczymy. Ja mam Boga blisko, więc wierzę, że Bóg w tym wszystkim prowadzi nas cudownie. Trzymajcie za nas kciuki bardzo mocno, bo my to miejsce stworzymy, szalony pomysł, bo są jakieś olbrzymie środki potrzebne, ale powiem wam, że głęboko wierzę, że my to miejsce zrobimy i że wczoraj dostaliśmy informację, że jeden z oddziałów w Warszawie psychiatrii dziecięcej będzie likwidowany, bo są potrzebne łóżka w innym miejscu. Ja to szanuję, ale też wiem, że ten, który te łóżka ufundował, jest w stanie ufundować łóżka w innych miejscach, więc nie mam pojęcia, jakie są teraz. Nie wiem w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim, ale rodzice są przerażeni i dzwonią, mówią, panie Tomku, są dwa wyjścia, mam przekazać dziecko do innego oddziału, ale nigdzie miejsc nie ma, więc boją się, są przerażeni. To są strasznie trudne tematy, które gdzieś tam są, ale tworzymy to miejsce i głęboko, głęboko wierzę, znaczy mówię wam, że my je zrobimy, cokolwiek by się nie działo, to miejsce powstanie. Więc tylko trzymajcie za nas kciuki, jak ktoś ma blisko Boga, niech pamięta nas w modlitwie, bo i trzyma mocno kciukasy, bo powiem wam, mocno tam zasuwamy i wierzę głęboko, że nam się to udaje wszystkie zrobić. Dobra, ja mogę mówić o tym, więc tutaj Justyna Kujach napisała, że dokładamy się. Słuchajcie, Patronite to jest takie miejsce, w którym każdy może zostać patronem, usłyszeć na czas. Deklarujemy, dobrze rozumiem Tomek, deklarujemy miesięczną wpłatę, którą tak, chcemy przekazać. Powiedz nam technicznie, jak to wygląda. Wiecie co, nieraz mnie dzwonią znajomi i mówią, Tomek, jest taki czas, że nie ma jaki. Ja wiem, powiem wam, ja się uczę prosić, bo ja jestem Tomek, który wiecie, mi jest ciężko, mi, ja już z Izą mówiłem, mi jest ciężko o cokolwiek prosić, ale powiem wam, w tym momencie jakby wiem, jakie są potrzeby, więc mamy zbiórkę na Patronite, na Patronite, jak sobie wejdziecie i wbijcie sobie usłyszeć na czas, to jest nasza zbiórka i tam możecie się zadeklarować na przykład do wpłaty 10 zł miesięcznie, ktoś powie, 10 zł, to jest 10 zł. Powiem wam, 10 zł to są dwa bloczki, takie fundamenty można kupić, więc można się tam, na 3 miesiące zobowiązać do wsparcia, na 6 miesięcy, na pół roku, na rok, jakkolwiek, możecie sobie ustalić datę i naprawdę, jeżeli ktoś myśli, dobra, 10 zł nic nie zmieni, powiem wam, za 10 zł my możemy kupić dwa bloczki do fundamentu tego domu. To jest dla nas olbrzymia kwota i gdyby dzisiaj każdy, komu nie jest głupio wspierać tej akcji za 10 zł, powiedział, nie, kiedyś ktoś cudownie napisał, Tomek, trochę było mi wstyd, że to jest tylko 10 zł, ale mam nadzieję, że taki wstyd będzie jeszcze kilkunastu osobom i dzięki temu zrobimy to. Ja powiem wam, że ten ośrodek powstanie właśnie z tych 10 złotówek. On nie powstanie z wielkich datków, on powstanie z 10 złotówek, więc jeżeli gdzieś to, co jest niesione w serduchach do was trafia, można tam wejść, można się zadeklarować. Ja wiem, że o dużo proszę, bo dla kogoś te 10 złotych może być w tym czasie dużą kwotą. I wtedy trzymajcie za nas kciuki i pamiętajcie o nas w tych rozmowach z górą, ale jeżeli dla kogoś to jest, ten ktoś mógłby, to powiem wam, będę niezmiernie zobowiązany, jeżeli kurczę, gdzieś to z wami gra i niesiecie to. Ja tam, jeżeli jesteście Facebookowi, to dwa posty chyba niżej, nawet wystarczy kliknąć w link i tam gdzieś też mamy tą zbiórkę. Iza chyba też tutaj jest tak kochana, że ona zaproponowała to, bo i za pięknie ci dziękuję, bo my to niesiemy, wiecie, mocno w serduchu i jakbyście, my jakby nie chodzi tu o jakieś strasznie wielkie kwoty i wpłaty, bo to nie o to chodzi.
Ja szukam ludzi, którzy są w stanie gdzieś tam poczują tutaj te 10 złotówki, czyli te dwa bloczki każdego miesiąca do tego fundamentu, tego domu. Autentycznie sprawdzaliśmy, ile kosztuje bloczek, chyba dwa albo trzy bloczki można kupić, więc wiecie, więc tak naprawdę przez pół roku kawałek ściany będzie wasze. Naprawdę, autentycznie, to jest coś, co się realnie przekłada na to. Nie mówiąc już o tej edukacji, o tym, że chcemy docierać do dzieciaków, do szkół. Ania to napisała, Tomek, to mi było wstyd. O, właśnie, to była Ania, właśnie, to Ania cudownie napisała. Ojejku, mi ona uciekła, ale właśnie pamiętam, to jakaś Ania napisała, że kurczę, trochę wstyd, trochę głupio, 10 zł. Powiem wam, że te 10 złotówki to budują. Ania, to ja ci pięknie dziękuję, bo powiem ci, to wtedy ten twój wpis poruszył wiele osób i tych dych tam nawpływało dosyć sporo. Pięknie ci dziękuję, naprawdę. Bardzo, bardzo. Jak tu jesteś, to ojejku, pięknie dziękuję. Tak i za tobie, że mogłem tutaj dwa słowa powiedzieć. Trochę tego, wiecie, my to niesiemy i mam nadzieję, że się nie gniewacie, że o tym wspominamy, że tą wartość, którą daliśmy, jest na tyle mocna, że jest, ale powiem wam, to jest strasznie ważny temat, strasznie ważny temat, naprawdę. Mam go w serduchu, więc dzięki, że mogłem o tym tutaj też powiedzieć i za pięknie dziękuję, że jest przestrzeń, że możemy o tym tutaj wspomnieć. To jest dla mnie bardzo wiele. Zresztą i za nas wspiera, udostępnia i pokazuje to na wszędzie, gdzie tylko możemy. Też każdego dnia rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś, nie wiem, mają to w serduchu. Fajnie, więc jeżeli kogoś poruszyło, to dziękuję. Jeżeli nie, to też się nie czujcie oskarżeni. Absolutnie nie trzeba, nie ma musu żadnego przymusu. Po prostu jak to czujesz, to zrób. Jak nie, to naprawdę absolutnie niech nikt się nie czuje przymuszony do niczego, bo to nie o to chodzi, to nie intencja. Obiecałam twoim dziewczynom, że wrócisz do domu o normalnej porze, więc lądujemy. Ostatnie zdanie dla rodziców, Tomek. Jedno zdanie, przesłanie. Jedno, to jest wyzwanie. Powiem wam, ja myślę, że to, co proszą te dzieciaki, pozwólmy naszym dzieciakom dokończyć zdanie. Pozwólmy naszym dzieciakom dokończyć zdanie. Nawet jak nam się wydaje, że to, co mówią, jest niemądre, niefajne, dziwne i trzeba to od razu skorygować, to pozwólmy im dokończyć zdanie. O to proszą dzieciaki w okienku najbardziej. One chcą mieć poczucie, że nie są oceniane, że to, co mówią, też ma jakąś wartość. Może nie za dużą, jak one mówią, one nie potrzebują tego, ale że pozwalamy im to zdanie dokończyć, że pozwalamy im mówić, że pozwalamy. Zresztą spróbujcie usiąść wieczorem, pogadać z waszym dzieciakiem przy włączonym telewizorze, zobaczcie, ile ma do powiedzenia, jak będzie chciał. Wiecie, powiem coś bardzo mocnego, ale z taką dobrą intencją. Poznacie waszego dzieciaczka, czy mu brakuje tych rozmów, czy nie, ale mówimy tu troszeczkę mniejszych dzieciaczkach, po tempie, w jakim mówi. Jeżeli mówi bardzo szybko, to będzie mówił bardzo szybko, dlatego że boi się, że mu przerwiemy. Tylko nie dajcie się tym oskarżyć. Przyjrzyjcie się tempu mówienia waszym kochanym. Tu mówimy o troszeczkę mniejszych dzieciaczkach. Jeżeli on mówi bardzo szybko mama mówi, to boi się, że ktoś mu przerwie i on bardzo szybko chce coś powiedzieć, więc wtedy trzeba dać przytulasa. A moja córeczka Ania mówi, że długość przytulasa ma znaczenie. Wiecie, naprawdę, im bardziej się kogoś kocha, tym dłużej się do niego przytula, więc pamiętajcie, długość przytulasa robi niesamowite rzeczy. Przytulcie go, powiedzcie, że spokojnie, że jestem tutaj i posłucham. I ono będzie przez pewien czas jeszcze tak szybko mówiło, później zwolni, ale pozwólmy im zwolnić w tych wypowiedziach. Starsze dzieciaki już sobie z tym inaczej radzą, ale te młodsze można potem bardzo mocno poznać, czy mamy, czy nie mamy tej przestrzeni do powiedzenia. I też tylko nie dajcie się tym oskarżyć, tylko złapcie refleksję i przyjrzyjcie się, bo nawet jak nam się wydaje, że mam na tą przestrzeń, to może coś tam się dziać, coś możemy przegapić, niechcący po prostu. My mówimy, skupiamy się dzisiaj na tych niefajnych rzeczach, ale to tylko, żeby, wiecie, mamy tą godzinę, żeby przekazać takie rzeczy, takie punkciki, pewnie jakieś tam niuanse, które mogą wzmocnić te wasze relacje z dzieciakami. Tylko taka jest intencja, absolutnie nie, żeby kogoś pouczać, bo pewnie jesteście lepszymi rodzicami niż ja na 100%, na bank. Płyną podziękowania, Tomek, za chwilę wejdziesz sobie na przytulam i zobaczysz, jak to wszystko wygląda. Jest z nami wciąż 161 osób. Naprawdę? A w szczycie było ponad 200. To pięknie wam dziękuję za ten czas. Poszło i za w świat. Poszła w świat cisza, podnoszenie, zatrzymanie, sprawdzanie, co jest pod spodem. Tomku,
serca Ci dziękuję. Jesteś moim pierwszym gościem. W przestrzeni przytulam. Przepraszamy za błędy techniczne, jakieś sprzężenia i inne rzeczy, bo uczymy się razem z Tomkiem, ale ja wiedziałam, że to jest taki króliczek eksperymentalny i on pozwoli, on nie jest perfekcyjny, więc pozwoli mi na różne błędy. Tomku, myślę, że zaprosimy Cię jeszcze kiedyś, że wrócisz do nas i pogłębimy jeszcze tą rozmowę. Może pokażesz nam te bloczki. Jak już będzie się budowało, zrobimy live z miejsca. Tam po drodze dostałeś zaproszenie w Bory Tucholskie, więc sprawdź lokalizację. Dobra. Bo nie wiedziałeś, gdzie to będzie, ale może w Borach Tucholskich. Trudno mi się z Tobą rozstać, ale myślę, że po prostu podziękujemy naszym widzom, a my sobie jeszcze utniemy chwilkę pogawędki w kuluarach. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę Tobie za to, za okazane zaufanie i za to, że mogłem być tym pierwszym gościem, bo to też zaszczyt. Wiesz jak mocno trzymam w serduchu to, czym Ty się dzielisz ze światem, więc pięknie Ci dziękuję, że mogłem tutaj być. Pięknie Wam dziękuję za taką widownię i cudownie było Wam służyć. Mam nadzieję, że to, czym się tutaj dzieliliśmy, wniosło wartość i że to nie był zmarnowany czas. Dziękuję za tego pierwszego gościa, dziękuję za to Tobie totalnie, za zaufanie tej Twojej cudownej społeczności. To był zaszczyt Wam służyć. Mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś w drodze, moi mili. I pamiętajcie, jak usłyszycie, że powstał ośrodek, walcie, jak w tym czujcie się zaproszeni. Zawsze tam Was przywitamy tym, co mamy najlepszego. To był zaszczyt Wam służyć autentycznie. Dziękuję. Chcą jeszcze, piszą, że chcą jeszcze i życzą Ci powodzenia wszyscy. O, dziękuję pięknie. To powiem Wam, ja się łatwo rozczulam, więc, a jestem duży, nie mogę, wiecie, nie mam makijażu, bo pewnie mi spodobał, ale powiem Wam, że dziękuję. Zawsze powiem Wam, ja się tutaj próbuję trzymać, ale tak zerkam sobie kątem oka na te Wasze komentarze ujmujące. Bardzo dziękuję za Wasze serducho, za to, że kurczę, tak dbacie i dzielicie się dobrym słowem. Ono wzmacnia bardzo mocno. Ja mam taką zasadę na końcu dla wytrwałych. Pamiętajcie, że by rozwiązać worek słów niewypowiedzianych, żeby się tymi słowami dzielić. Czyli dzisiaj, żeby rozdać każde kocham, każde dziękuję. Jeszcze może dzieciaki Wasze nie śpią, chociaż 22:11, to może już śpią, ale jutro, jak będą wychodzili do szkoły, jeżeli mają jeszcze szkołę, jeżeli nie, to zamiast pamiętaj, żeby zrobić to, zrobić tamto, założyć maseczkę, to powiedzcie im dobre słowo, że dbacie, że kochacie, że są dla Was ważni. To dopinajmy skrzydła, a nie ten kaftan, który jest do dopięcia. Dopinajmy skrzydła naszym dzieciakom tymi słowami, które są niewypowiedziane. Dobra, ja nie mogę mówić już, bo ja się rozgaduję, muszę uciekać. Powiem Wam, cudownie było Wam służyć. Bardzo Wam dziękujemy. Do następnego razu. Dla stałej publiczności jutro o 21:00 oczywiście będzie live. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.